Już to się kameruje? Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym nagraniu, w którym omówimy sobie zimne maile, które otrzymałem i omówimy błędy w tych mailach. Moja obserwacja jest taka, że te nagrania wyjątkowo wam się podobają. Skąd to wiem? No wiem to chociażby stąd, że po ostatniej akcji, którą zrobiliśmy, gdzie zrobiliśmy tą akcję tak zwaną weryfikacja, gdzie oglądający ostatnie nagranie mogli wysłać do mnie swojego zimnego maila, żebym go zweryfikował, żebym pomógł im go poprawić, to nawet dzisiaj otrzymałem pewnego maila i tym mailem też będę chciał się z wami podzielić. Ale z bardzo prostego powodu. Powód jest taki, że to jest mail, który jest napisany dosyć poprawnie. Czyli tu będą wielkie gratulacje do autora. Jedziemy z mailami. Pierwszego maila od Pawła, specjalisty do spraw SEO-SEM. I tutaj zaznaczę, że ilość maili, które ja dostaję o podobnej treści, jest wręcz przerażająca. Nie wiem, która agencja zajmująca się cold mailingiem właśnie to robi. Natomiast jeżeli którakolwiek agencja proponuje wam te akurat maile, bo tych maili dostaje całą masę, tam jest tylko i wyłącznie delikatnie zmieniona treść, to ja wam mocno odradzam korzystanie w ogóle z usług tej agencji. Czytam maila od Pawła, specjalisty SEO-SEM. Szanowni Państwo, jestem Paweł Michalak. Analizując branżę strony internetowych, natknąłem się na Państwa stronę. Chciałbym pomóc podnieść wyniki sprzedażowe Państwa firmy za pomocą Google Ads. Z radością przygotuję dla Państwa szytą na miarę strategię promocji w Google. Posłuchajcie, jak to zdanie brzmi. To jest w ogóle bardzo ciekawe zdanie, więc tu się zatrzymam na chwilę. Z radością przygotuję dla Państwa szytą na miarę strategię promocji w Google. Przecież to jest takie masło maślane i użyte jest tyle zwrotów, które już są mocno wyświechtane, że tego się w ogóle czytać nie da. Idziemy dalej. W naszej firmie kładziemy nacisk na nowoczesne rozwiązanie takie jak kampanie tekstowe w formacie SKAG, własna porównywarka cen dla kampanii produktowych, system chroniący przed nieprawidłowymi kliknięciami. Dzięki nim reklama jest jeszcze tańsza. Reprezentuję firmę, znowu reprezentant się trafił, która jest jedną z wiodących agencji SEO-SEM w naszym kraju, która funkcjonuje w rynku i marketingu od przeszło dekady. Współpraca z nami to prawdziwa szansa na podniesienie przychodów w Państwa firmie. Zachęcam do odpowiedzi o treści tak na tego e-maila. Z przyjemnością przygotuję dla Państwa korzystne, zyskowne rozwiązanie. Pozdrawiam. No i specjalista do spraw SEO. Kilka rzeczy, na które warto zwrócić jeszcze uwagę w tym mailu, to jest chociażby to zdanie, kampanie tekstowe w formacie SKAG. Dla zwykłego zjadacza chleba, takiego jak ja, ten slogan totalnie mi nic nie mówi, więc warto jest, mówię to do agencji, która to przygotowuje, jak i również do ciebie jako do osoby oglądającej ten kanał, zastanowić się, czy treść, którą wysyłasz, jest w ogóle zrozumiała dla twojego odbiorcy, dlatego że mi to nic nie mówi. Może i wygląda to mądrze, natomiast z praktycznego punktu widzenia totalnie nic mi to nie mówi, dlatego no nie jest to dla mnie dobre rozwiązanie. Idąc sobie dalej, wiecie, wyżej, to zdanie z przyjemnością przygotuję dla Państwa szytą na miarę strategię promocji firmy w Google, no kurde, no dajmy sobie luz, no to jest takie masło maślane, że koniec, kropka, no. Własna porównywarka, no i później to od tego reprezentuje, to jest w ogóle totalnie zdanie nic nie mówiące. Posłuchajcie jeszcze raz, jak ono brzmi. Reprezentuje firmę, która jest jedną z wiodących agencji SEO-SEM, to czemu nie ma tej firmy tutaj? Dlaczego nie ma żadnej informacji o was, która funkcjonuje w rynku i marketingu od przeszło dekady? Współpraca z nami to prawdziwa szansa na podniesienie przychodów w państwa firmie. No mail cały jest do dupy i zaznaczam jeszcze raz. Ktoś, kto korzysta z usług tej agencji, radziłbym się 3 razy zastanowić. Naprawdę, bo maili od nich dostaję całą masę. Nawet sam miałem przygotowane, gdzieś przygotowując się do tego nagrania, kilka maili właśnie od nich. Idziemy do drugiego maila. Drugi mail to Adaś Wolny. I co mi się podoba w tym mailu? Że jest bardzo krótki. To jest dla mnie mały plusik dla pana Adam Wolny, natomiast cała reszta, uwaga. Dzień dobry, kontaktuję się z pytaniem o możliwość przesłania Państwu oferty na pozycjonowanie strony internetowej w Google. Proszę o odpowiedź w przypadku zainteresowania otrzymaniem niezobowiązującej oferty. Pozdrawiam, Adam Wolny. Żadnej stopki, żadnej strony, żadnego odnośnika, do którego mógłbym się odnieść. Dwa, sam temat, czyli pozycjonowanie stron, jest moim zdaniem, temat wiadomości jest bardzo kiepski. Ja, jak wiecie, no klikam te wiadomości, żeby mieć dla was też case studies, ale w tej sytuacji można było zrobić dużo lepszy temat wiadomości, bo to jest akurat taka sytuacja, która pozwala nam na to, żeby ten temat był dużo lepszy. I zobaczcie, kontaktuję się z pytaniem o możliwość przesłania Państwu oferty na pozycjonowanie strony internetowej w Google. Proszę o odpowiedź w przypadku zainteresowania otrzymaniem niezobowiązującej oferty. Ten mail jest cały do kibla. Poza tym, że jest krótki, to moim zdaniem ten mail
totalnie nie mówi nic, w żaden sposób nie jest zachęcający i to jest taki mail, masz tu pan ulotkę, pan będziesz chciał, to pan tam se zerkniesz, a jak pan nie będziesz chciał, to pan se nie zerkniesz. Mail numer 3 to pan Michał Kaczmarek i tytuł maila: proszę o kontakt. I ten tytuł, jakkolwiek by na niego nie spojrzeć, to jest w miarę zrobiony dobrze. Dlaczego? Dlatego, że z automatu wymusił na mnie działanie, którym było kliknięcie tego maila. I tak to też postrzegam. Ale idziemy dalej. Dzień dobry, czy jest możliwość nawiązania współpracy z państwem? I zobaczcie, już na dzień dobry gość sam się skreśla, bo pyta się, zadaje mi pytanie przez czy. Idziemy. Z chęcią porozmawiam z osobą zajmującą się działaniami związanymi ze sprzedażą. Pomagam skutecznie pozyskiwać nowych klientów, zapraszam do kontaktu, pozdrawiam, Michał Kaczmarek. Żadnej stopki, żadnych danych, żadnego zahaczenia o mnie. No jak już się pewnie domyślasz, mail wysłany do nieodpowiedniej osoby, bo miałem ochotę aż mu odpisać na tego maila: cześć Michał, ja też w tym pomagam i pomogę ci zrobić to lepiej. W sumie swoją drogą nie wiem, czy mu zaraz tak nie odpowiem na tego maila. No mail, zwróćcie uwagę, znowu nie jest to robione w zgodzie ze sztuką robienia dobrych, zimnych maili. Poza tytułem nie ma tu nic, co przykułoby moją uwagę. I zanim przeczytam czwartego maila, to chcę ogłosić wam pewną premierę. Otóż przygotowujemy serię kursów. Różnych kursów, między innymi będzie właśnie kurs poświęcony temu, jak robić dobry zimny mailing, czyli jak te maile pisać, z jakich narzędzi korzystać, jak je analizować, jak między innymi tworzyć bazy danych, które będą lepszymi bazami danych. Kurs będzie niebawem, nie potrafię jeszcze określić wam premiery, bo jesteśmy w trakcie przygotowywania, dlatego moja propozycja, jeżeli nie chcesz uniknąć informacji o przedsprzedaży, bo prawdopodobnie będziemy robić przedsprzedaż, to koniecznie w opisie tego nagrania znajdziesz dostęp do mojej listy newsletterowej, gdzie puścimy jak gdyby pierwszą komunikację. Idziemy z czwartym mailem. Konrad Trojanowski, w sprawie samochodu. Tytuł w sprawie samochodu jest sam w sobie taki 3+, nie? Bo z jednej strony mogę to odebrać, że w sprawie jakiegoś mojego samochodu, z drugiej strony mogę to odebrać, że w sumie co on ode mnie chce. Ale słuchajcie treść. Dzień dobry. Chcielibyśmy zapewnić państwu kompleksowe rozwiązania, jeśli chodzi o system monitoringu GPS. Precyzyjne monitorowanie pojazdów na mapach cyfrowych, śledzenie ich parametrów eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym oraz kontrola paliwa to kluczowe funkcjonalności naszego systemu. Organizowanie pracy pracowników jest dzięki temu prostsze i bardziej efektywne, a oszczędności i optymalizacja w zakresie ponoszonych kosztów mają dla każdego przedsiębiorcy ogromne znaczenie. Dopasowujemy naszą ofertę do państwa oczekiwań i potrzeb organizacji, czy moglibyśmy porozmawiać o naszej propozycji. Pozdrawiam, Konrad Trojan. Jak zwykle żadnej stopki, żadnej strony, czegoś do czegokolwiek mógłbym się odnieść. I zobaczcie, cały mail jest znowu my, robimy. To jest kolejny przykład tego, o czym ja cały czas mówię, o czym trąbię, że jest to mail zrobiony po prostu źle. Wróćcie sobie do tego nagrania, do którego odeślę was na sam koniec tego filmiku, jak robić te zimne maile lepiej, jak robić je dobrze, bo tu nie ma nastawienia na mnie, tylko jest znowu taka gadająca ulotka, czyli co to, kim to my nie jesteśmy i czego to my nie robimy. No i obiecany mail numer 5. Mail numer 5 to jest mail weryfikacyjny i tu ogromne pozdrowienia do Karola Zdańkowskiego, który notabene wczoraj przesłał mi tego maila. Postanowiłem posłużyć się jego mailem jako dosyć dobrym przykładem, jak można te maile robić lepiej. Uwaga! Karol napisał takiego maila, tylko sobie odpalę tytuł. Tutaj Karol też zastanowiłbym się nad tytułem, bo jest on troszeczkę długi, ale jest też to nazwa weryfikacja, czyli to, o co was prosiłem, żeby jeżeli chcecie, żebym zweryfikował wasze maile, to na wstępie piszecie weryfikacja w nawiasie i później z dłużnicy firmy Akademia Sprzedaży nie będą zadowoleni i tam coś tam dalej. I uwaga, sam temat treść maila. Dzień dobry Patryku, czyli mamy personalizację, skierował go bezpośrednio do mnie. Zobaczyłem na LinkedIn, że od 14 lat jest pan trenerem sprzedaży w firmie Akademia Sprzedaży. Tu, Patryku, pan, zastanowiłbym się tylko i wyłącznie, czy nie trzymać się jednej formy i gorąco ci to zalecam, że jeżeli piszesz Patryku, to idź zaparte ty, a jeżeli piszesz panie Patryku, to trzymaj się formy pan. W związku z tym na pewno wiesz, iloma wyzwaniami wiąże się prowadzenie firmy w branży edukacyjnej. Macie pewnie styczność z dłużnikami, nieopłaconymi fakturami lub notami odsetkowymi, o ile je wystawiacie, za płatność po terminie i kredytowanie się waszym kosztem. No jest to realny problem, więc fajnie, że do tego nawiązałeś, natomiast to jest problem, który nie do końca obejmuje mnie. Brak konkretnego działania powoduje niebezpieczeństwo, że te pieniądze nigdy nie zostaną odzyskane. Bardzo fajnie. W SAF od 24 lat zajmujemy się odzyskiwaniem należności. Współpracowaliśmy z wieloma firmami edukacyjnymi, takimi jak Akademia Sprzedaży. No, ze mną nie współpracowaliście, więc tu powołałbym się na inną firmę. Obsługujemy także banki, m.in. Alior, mBank. Posiadamy również system DeadBlink, który pozwala na zautomatyzowaną windykację. Na razie proszę tylko dać znać, czy jest pan wstępnie zainteresowany, a wtedy chętnie przedstawię szczegóły naszej oferty. Słowo oferty
koncerta bym zamienił na, w tym call to action, na chętnie przedstawię szczegóły naszej propozycji albo chętnie porozmawiam o tym, czy jesteśmy w stanie sobie pomóc. Z poważaniem, Karol Zdańkowski, doradca zarządu, mamy wszystko, bardzo mi się podoba. Mail może i technicznie ma kilka elemencików, ale to mikroelemencików, natomiast Karol, mega szacun, bo mega kawał wykonanej dobrej roboty. Jest to mail, którego przeczytałem przede wszystkim od A do Z i nie dlatego, że miał weryfikację, bo co ciekawe, ja słowo weryfikację dopiero znalazłem później, bo zobaczyłem jeszcze, że tam zamieściłeś dodatkowe pytania, co bardzo fajnie. Mail sam w sobie, też ta stopka, która jest do góry, bardzo mi się podoba. Moim zdaniem jest to dobrze zrobiony, zimny mail, tylko że to jest mail kierowany do konkretnej osoby, więc jest to mail personalizowany. Dlatego pamiętajcie o tym, że z tymi zimnymi mailami jest tak, że możecie albo iść na masę, czego przykłady mieliśmy w tych pierwszych mailach, albo iść w konkretny mail, to zabiera z kolei więcej czasu, ale jest on trafniejszy. Karol posłużył się tutaj drugą metodą. Serdecznie go pozdrawiam. Tu za chwilę znajdziesz nagranie o tym, w jaki sposób poprawnie robić zimne maile i uwaga, zadanie też do wszystkich. Możesz po raz kolejny skorzystać z tego, że mogę sprawdzić twojego zimnego maila. Co trzeba zrobić? Trzeba napisać na maila patryk@patrykjasiński.pl swojego zimnego maila, pisz go dokładnie tak, jak piszesz do klientów, natomiast w temacie, w nawiasie przed napisz weryfikacja, żebym wiedział dokładnie, że to jest zimny mail, który chcesz, żebym zweryfikował.